Skończyliśmy drugą kolejkę PGE Dywizji Mistrzowskiej, Grupy Mistrzowskiej. Pora podsumować spotkania, które oglądaliśmy w ubiegłym tygodniu. Tym razem nie było tych spotkań aż tak dużo, bowiem Illuminar Gaming obecne na Malcie nie mogło rozegrać z wiadomych przyczyn swojego spotkania. Walczyli na RMR-ze, a my zajmiemy się tym, co wydarzyło się na naszych serwerach. Pierwsze spotkanie tej kolejki, które mogliśmy oglądać, to Thunder Flash i PGE Turów z Zgorzelec, czyli PGE Turów, już przypomnimy, dla formalności znane wcześniej pod brandem Impression z małą zmianą grucha w miejsce Pączka. No i wydawałoby się, że raczej mecz dla ekipy PGE Turowa Zgorzelec, ale nie tym razem. Nie tym razem. Thunder Flash w ich przypadku kolejna niespodzianka, bo oczywiście PGE w roli faworyta, natomiast Thunder Flash, może nie było to aż takiej dominacji, szczególnie mówię o drugiej mapie, bo tam do 14, ale w ogólnym rozrachunku, no jednak jest zwycięstwo 2-0, komplet punktów, idealny scenariusz dla Thunder Flash, który jak widać absolutnie nikogo się nie boi. No właśnie, o samej grze Thunder Flash możesz coś więcej dodać, Olaf, bo komentowałeś te spotkania, no podobać się może ten styl. Tak, to na ile będzie działał, jak to długo. Nie ulega wątpliwości, ja też czekam na to, kiedy zaczniemy traktować Thunder Flash jako faworyta spotkania, bo oczywiście w ostatnim czasie, no trzeba przyznać, to są mecze wygrywane na polskiej scenie, więc dzisiaj chociażby, kiedy obserwowaliśmy ich mecz przeciwko Impreszy, to już mogliśmy powiedzieć, że są faworytem, prawda? W piątkowych spotkaniach myślę, że nawet niektórzy już typowali na dzień dobry, że to Thunder Flash będzie tą mocniejszą drużyną. I chyba to już nie dziwi. No tak, to nie ulega wątpliwości. Też co do samego stylu gry, no to chyba nas nie dziwi też fakt, że są zespołem szybkim, są zespołem konkretnym i też fajnie kombinują na serwerze, bo wiele takich run, gdzie jak już zwalniają, to widać, że mają plan w głowie, jak to wszystko rozegrać, chociażby sytuację 2-2. No właśnie. Są mocni strzelecko i widać, że jak są jakieś kłopoty, są problemy, to oni z tych swoich umiejętności typowo strzeleckich potrafią skorzystać, nawet gdy ta gra jest celowo, można powiedzieć, delikatnie spowolniona. No właśnie, a jeżeli chodzi o spowolnione spotkania, nie już żadnymi zewnętrznymi czynnikami, to piątkowy mecz otwierający zdecydowanie do szybkich nie należał, patrząc na to, ile trwało spotkanie, bo było to dotychczas najbardziej wyrównane starcie, dwukrotnie zakończone dogrywkami na mapach i tylko jedna mapa numer 2 wynikiem 16-6. Mowa o meczu pomiędzy Fury Furium Gentium i M1 Gaming. No i w ostatecznym rozrachunku niespodzianki nie mieliśmy, natomiast ta gra Ungentium, okej, wynik powiedzmy, że pozytywny, ale patrząc na to, co działo się na serwerze wielokrotnie, no mieli sobie zawodnicy na pewno wiele do zarzucenia, jeżeli chodzi o decyzję. Jeszcze na pierwszej mapie to powinno wyglądać inaczej, ta końcówka, nawet rozmawialiśmy o tym tak chwilę z Pączkiem, to takie podsumowanie. Jest lepiej, rozwija się ta drużyna, ale to jeszcze absolutnie nie jest to, na co czekamy. Ja cały czas mam wrażenie, że Ungentium jest zespołem, który potrafi sobie wypracować sytuację na serwerze, ale natomiast mają problemy tak, żeby to wszystko dopinać i często właśnie przez to przegrywają mecze, bo to nie jest tak, że ten kryzys wynika tylko z tego, że oni wchodzą na serwer i każdy mecz przegrywają po dominacji przeciwnika. Często mamy mecze, gdzie Ungentium przegrywa, bo po prostu gdzieś w końcówce coś im nie wychodzi i przez to właśnie tracą punkty, ale w końcu zwyciężyli, w końcu pokazali, że mogą też postawić kropkę na D. No właśnie, a to bywało ciężkie, bo dwa razy dogrywki to też świadczy o tym, że mogło skończyć się inaczej. Ale chyba nie inaczej mogło się skończyć w meczu numer 2 w piątek, czyli znowu Thunder Flash mierzące się z ekipą Impression. Chyba ze wszystkich rywali, których przyszło im spotkać na swojej drodze w tym sezonie, na razie drużyna, która ma najmniejsze doświadczenie, ale też nie pojawiło się tutaj takie bardzo łatwe przejście. Były małe potknięcia, mimo to wynik 2-0. No tak, jeszcze pierwsza mapa wyrównana do pewnego momentu oczywiście, ale w pewnym momencie też i zawodnicy Thunder Flash wrzucili ten wyższy bieg, taki, który widzieliśmy w tych ich poprzednich dwóch pojedynkach, więc tutaj na pierwszej mapie żadnej niespodzianki nie było. Na drugiej, no wiem, że Pawkiem po spotkaniu mówił, że tutaj żadnego problemu, nie wiedzą, że wygrywają. Moim zdaniem to tam delikatny stresik, taka nerwóweczka mogła się w końcówce pojawić, bo no jednak to ich zwycięstwo to było wykorzystanie błędów rywala, ale nie tylko to, nie wyłącznie to, że oni zagrali świetnie w tych decydujących rundach. Oni to wykorzystali do maksimum, ale jednak te okazje musiały się pojawić, a to akurat zawdzięczają także no po prostu tym błędom rywala. I też warto podkreślić, że druga mapa wygrana 16-14, więc tak, właśnie kiedy po pierwszej pojawia się jakaś taka pewność siebie, to na drugiej łatwo jest ją wykorzystać przeciwnika. A międzynarodowej scenie jest Face, prawda? Tak. Mamy Thunder Flash. Thunder Flash. I mam wrażenie, że właśnie to jest ekipa, która się trochę rozluźniła w pewnym momencie, tak, bo tak. Oni pierwszą mapę wygrali bardzo łatwo, na drugiej też już prowadzili wysoko. W pierwszej części nawet trochę ten wynik sobie właśnie, tak, bo był wynik 9
do dwóch, wydaje się, później jakoś to utracili i to już nie było tak kolorowo. W drugiej części też szło to nieźle, aż nagle pojawiły się problemy. Tak, to były takie runy, gdzie widać było, że Thunder Flash trochę się rozluźniło i przez to właśnie Team Impression mógł wrócić do gry. Za to też trzeba ich pochwalić, bo nie poddali się, tylko walczyli do samego końca. Ale tej walki jeszcze nie kończymy na pewno w tym sezonie. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnych zagrań, to bądźcie z nami po raz kolejny w środę o godzinie 16 oraz w piątek o tej samej godzinie. Z tym, że w piątki będziemy mogli znów oglądać zawodników mierzących się na lanie w warunkach typowo turniejowych. Już teraz zapraszamy, a dziś dziękujemy. Zobaczymy się po raz kolejny na Twitchu TV PLGG.